Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, mnóstwo nowych, kolejne nowe informacje dotyczące tego, jak będzie wyglądała w przyszłości prawdopodobnie gra World of Tanks. Wczoraj zrobiłem dużego newsa, właściwie jak Wy to oglądacie, to przedwczoraj, no bo miałem ten film rzucić dzisiaj, ale już jest 20, więc nie ma sensu, że zanim to nagram, zanim wyrenderuję, film będziecie mieli jutro. Ha. QA z deweloperami, część trzecia i część czwarta będzie, i wbrew pozorom nie są to powielone informacje, a przynajmniej w sporej części nie są to powielone informacje z tego, co Wam wczoraj robiłem. Dzisiaj będą kolejne i bardzo się z tego cieszę, bo kilka rzeczy zostało bardzo rozwiniętych, zarówno dotyczących no. Tej załogi, na przykład, jak i zobaczcie przepustki bitewnej, wszystko jest dokładnie tutaj wytłumaczone. Tu są panowie, którzy odpowiadali na te pytania. No i jedziemy: przepustka bitewna pojawi się w trzech osłonach co kwartał na wiosnę, lato i jesień. W zimie jest przerwa. Wiadomo, że przerwa musi być, bo trzeba sprzedać paczki i gracze, żeby sobie tam za dużo nie nazbierali. Kolejna edycja rozpocznie się wiosną 2021. Główną część postępów, główna część postępów będzie trzy razy dłuższa, z podziałem na trzy rozdziały: z których każdy będzie połączony z daną klasą czołgów: medium tanki, hateki i tedeki. Punkty przepustki będzie można od, też otrzymywać za wypełnianie dziennych misji. Moi drodzy, no to jest dosyć ciekawa informacja dla kogoś, kto dużo gra. Że będzie mógł pewnie trzy różne, że tak powiem, drzewka nagród opanować, tak, grając takimi czołgami. Wydaje mi się, że to jest fajna informacja, bo co prawda, z jednej strony będzie wymagała więcej czasu, oczywiście, żeby to wszystko zdobyć. Z drugiej strony, no, nikt nie każe nam robić jakichś zadań i grać na przykład TDK-ami, skoro nie lubimy grać TDK-ami. No, no, bo jeżeli nie chcecie tej nagrody, nie gracie te dekami, to po co w to grać, prawda? To lepiej na przykład medami sobie ogarnąć drzewko. Także jak dla mnie super. Dalej nowe czołgi, tu jest dosyć ciekawie. Interfejs ulepszonej mechaniki ładowania we włoskich czołgach zostanie ulepszony. Ok, ulepszona mechanika ładowania nie, nie zostanie dodana do czołgów średnich, czyli tutaj w średniakach nic się nie zmieni. Ha, i to mnie rozbawiło troszeczkę. Gra nowymi czołgami czechosłowackimi będzie opierała się na pancerzu maszyny. Ha, oczywiście, kilka lat temu, gdyby coś takiego ktoś powiedział, to mi się bardzo ucieszył, bo rzeczywiście. Y Nowe czołgi ciężkie, że się opierają na pancerzu, to chyba nikogo nie powinno dziwić, prawda? Natomiast niestety, jak już ktoś trochę w wota gra, to w dzisiejszych czasach yy, też byśmy chcieli, żeby te ciężkie czołgi, na przykład, opierały się na nie wiem, dobrej depresji działa, plus celnym dziale dobrej penetracji, prawda? No, pancerz w Wocie niestety zszedł na drugi plan. Oczywiście nadal są bitwy, w których można super odbić, gdzieś na jakimś przepychaczu zatrzymać atak przeciwnika. No tak, można to wszystko zrobić, ale ogólnie, jak tak bierzecie, to jednak gra przyspieszyła. A jeżeli tu się będą opierały czołgi na pancerzu, to one pewnie będą wolne i z drugiej strony, jeżeli macie wolny czołg, to należałoby wymagać dużej penetracji, chyba dużego, może nie DPM-u, ale dużych obrażeń na strzał. Zobaczymy, jak to będzie. No, co w tych czechosłowackich czołgach może być? Trochę powymyślają na 100%. To będzie trochę powymyślane. Nic tam żadnego odkrywczego być nie może. Coś bazującego na niemieckich liniach ogólnie, czy też czechosłowacko-niemieckich, trzeba by było powiedzieć. No a tak to nic poza tym. No to będzie może nie aż powtórka z polskiego drzewka, ale coś tam muszą powymyślać. Dalej, wkrótce na super test trafi nowy czechosłowacki <laughs> czołg siódmego poziomu z cyklicznym ładowaniem bez magazynka. Czyli co ten dzisiejszy czołg, który tak mi się nie spodobał, miałby jakieś cykliczne ładowanie nowe, bez magazynka? To może dlatego taki DPM mały. Kurde, kto wie? No to by jakoś go mogło uratować, bo tam 1500 DPMu nawet nie wyszło. No to to by była tragedia. Piaskownica. Pierwsza piaskownica roku 2021 pojawi się szybko. A w ciągu całego roku ma być dużo iteracji z uwagi na ilość nowości i zmian do przetestowania. Piaskownica jest zawsze fajną rzeczą, bo można sobie zdanie po prostu wyrobić o jakimś aspekcie gry, nie bazując na obietnicach, nie bazując na opiniach youtuberów, CCKów czy innych graczy, po prostu. Kiedyś było tak, że trzeba było tam się zapisać, i tak dalej. Dzisiaj piaskownica jest dostępna dla każdego, o ile jest uruchomiona oczywiście. Więc każdy może wejść, sprawdzić sobie, jak konkretna zmiana działa, i już będzie wiedział, czy to mu pasuje, czy mu nie pasuje. Dalej mamy schematy. Przeróbce ulegnie system ich otrzymywania usunięta zostanie losowość, w tymczasowej specjalnej promocji będzie ich można użyć jako waluty, o kurde, w zależności z jakim odbiorem spotka się ten pomysł, promocja się powtórzy lub zagości na stałe. No, co, nowa waluta w grze? <grytanie> kurde, dobre, dobre. Dalej mamy parę zdań o linii frontu i stalowym łowcy. W przyszłym roku, w pierwszej połowie, najpierw wystartuje stalowy łowca. Podobnie jak poprzednio, będą dostępne raz w miesiącu. W stalowym łowcu pojawi się tryb obserwatora dosyć ciekawa sprawa umożliwiający obejrzenie, obejrzenie rozgrywki do końca. Myślę, że to jest ciekawy pomysł to jest akurat zmiana na plus bo jeżeli ktoś chce sobie no to obejrzeć, to, to zdecydowanie mógłby. Pojazdy w stalowym łowcy zostaną dodatkowo zbalansowane. Linie frontu czekają duże zmiany, ale jest za wcześnie, żeby o nich mówić, dlatego Stary wyłowca będzie pierwszy. No, ciekawe co na tej linii frontu pozmieniają. Czarny rynek bez komentarza. Sklep za obligacje będą zmiany, aktualizacja dwa razy w roku i dodawanie wielu ciekawych rzeczy do asortymentu. To jest spoko. Mam nadzieję, że dotrzymają tych terminów i że rzeczywiście dwa razy w roku będzie aktualizacja. Sklepu za obligacje. Nowe mapy. Co 6 miesięcy pojawia się nowa mapa. O kurde, ale się rzucili. W 2021 roku na pewno też się pojawią. Co 6 miesięcy jedna mapa? Puh, to co kwartał jakby jedna mapa wychodziła, no to by było fajnie. Zwłaszcza, że część map mają już pewnie jakiś koncept zrobiony i one mogłyby wrócić poprawione. Nawet testowo, nawet na te pół roku niech by wróciły, jakby się nie spodobały, to zawsze można przerobić, usunąć i tak dalej, ale coś by się działo. Planowany jest specjalny tryb, w którym nowe mapy będą testowane przez graczy jeszcze na poziomie projektu. Yy, tylko najlepsze, które spodobały się graczom, przejdą w fazie do fazy rozwoju. Eee, czyżby znowu chcieli się graczami... do no to co, nie ma tych super testerów, kurde? Specjalny tryb, w którym mapy będą testowane przez graczy, jeszcze na poziomie projektu. No masakra, no kurde. To co jest? Zwolnili supertesterów, nie mogą oni testować. Hmm. ciekawe, czy za to jakaś nagroda będzie, bo pewnie tak to nikt tam prawie nie będzie wchodził na te mapy jeszcze nieukończone, tak? Balans gry. Nie planuje się dalszych nerfów dla pojazdów kołowych. Na razie nie planuje się osłabić kolejnych czołgów. I Nerf Progetto M40 mod 65 wyszedł dobrze, gracze nadal nim grają, a czołg jest bardziej zbalansowany. Bitwy drużynowe. Możliwe, że tryb bitew drużynowych powróci, ale na razie uwagę skupia tryb 7x7. I tu jeszcze kilka różnych rzeczy. W pierwszej połowie 21 nie ma planów finalizacji prac nad nowym systemem komunikacji w grze. Na razie nie pojawią się nowe misje osobiste. No myślę, że tę misję trochę wyparła ta przepustka bitewna, tak mi się coś wydaje. Sądząc po statystykach, liczba kompilacji, przepraszam, znacznie wzrosła po wprowadzeniu wyposażenia 2.0. Niemożliwe jest otwarcie 200 dużych pudełek i nie trafienie żadnego czołgu ósmego poziomu. O kurde, to z tym chyba trzeba by było dyskutować. Eee, bardzo trzeba było dyskutować, bo tam widziałem już dzisiaj, <ścoughs> kurka, że jednak się da. Niestety nie pojawią się żadne zmiany w komunikacji głosowej, chociaż były takie plany. W 2021 roku, nieznacznym modyfikacją ulegnie wybór trybów gry. Regularne skrzynki z nagrodami nigdy nie zostaną wprowadzone. W planach jest rozwój turniejów 7x7 i innych, na które zarezerwowano środki czyli coś z kasiorą. WG nie chce powtórzyć losu Wargaming League. Pojazdy premium 9 Tieru bez komentarza. To są takie ogólnikowe tylko rzeczy, ale moi drodzy, jeszcze jest część czwarta i ona jest chyba ciekawsza, bo tu są informacje, no powiedziałbym, takie bardziej wnikliwe, bardziej rozbijające to na czynniki pierwsze wszystko. Amunicja OB. Zmieni się obliczanie uszkodzeń zadawanych przez pociski OB. Największe znaczenie zacznie odgrywać nominalna grubość pancerza. Jeżeli pocisk trafi w pancerz o grubości 300 mm, to uszkodzenia będą minimalne, albo, jeżeli będzie, albo nie będzie ich wcale, przepraszam. Kiedy zaś trafi w pancerz o grubości 120 mm, to zada uszkodzenia. Znaczy, wydaje mi się, że to obecnie tak działa. No, nie wiem, może się mylę, ale wydaje mi się, że dzisiaj amunicja OB właśnie w ten sposób działa. Na wskaźniku celownika będzie teraz widać, czy pocisk OB zada słabe lub średnie uszkodzenia, albo czy będzie w stanie spenetrować pancerz przeciwnika. Po wycelowaniu w gąsienicę, wskaźnik również zadziała, lecz zadziałają one jak pancerz warstwowy. Też mi się wydaje, że to obecnie tak działa, kurczę, że czasami dostaje artyleria za zero, jak na gąski wejdzie. Znaczy artyleria, no ten czołg, który jest strzelanie. Szczególną uwagę poświęci się czołgom, które prowadzą rozgrywkę głównie na pociskach OB, chociaż ogólny nowy, ogólnie nowy system będzie taki sam dla wszystkich pojazdów. Teraz artyleria. Granie artylerią po zmianach będzie wymagało od gracza poświęcenia większej uwagi to już w poprzednim newsie o tym mówiłem. Podejmowanie akcji, obranie odpowiedniej taktyki, kurka wodna, czyli co? Czy pojechać za krzak z prawej strony, czy z lewej strony? Co to z tą taktyką? I dostosowanie się do warunków bitwy, a nie tylko klikanie. Czyżby przyznali, że dzisiaj wymaga to tylko klikania w ten sposób? Przecież cały czas była gadka, że nie, że. Babok, to przecież to trzeba umieć na no tutaj, a nie tylko klikanie. No co to jest? Jak się poczują teraz artylerzyści? No jak się poczuliście, że teraz będzie trzeba więcej robić, a nie tylko klikanie? <laughs> Kurde. Masakra. Typy pocisków zostały wymienione w pierwszym wpisie. Tak jest. Pierwszy typ przeznaczony dla bardzo mobilnych i lekko opancerzonych celów. Drugi będzie skierowany do średnio opancerzonych czołgów o ograniczonej mobilności lub do strzelania w zbite grupy pojazdów. Trzeci typ nada się na opancerzone ciężkie czołgi, których mobilność jest najmniejsza. Pociski artyleryjskie nie będą już mogły jednocześnie uszkadzać modułów, ranić członków załogi i ogłuszać. To jest dosyć ciekawe. Teraz pocisk ma ogłuszenie lub możliwość zranienia członków załogi i zniszczenia modułów wewnętrznych. Artyleria otrzyma tryb ostrzału. Tylko w nim będzie mogła strzelać. No to jest troszeczkę, powiedziałbym, że nerw dla artylerii, ponieważ obecnie no możecie strzelać, nie trzeba w żaden tryb wchodzić, tylko po prostu jak coś na was jedzie, to obniżacie lufę i lutujecie. A tu wygląda na to, że nie będzie tego można zrobić, tylko jak artyleria będzie w ruchu, to najpierw ten tryb będzie musiała wejść. Powiem szczerze, że przy niektórych artyleriach jest to zrozumiałe, ale przy wielu artyleriach jest to niezrozumiałe. Dlaczego będzie ten tryb ostrzał? Po co to w ogóle jest? No, to mi się nie podoba za bardzo. No, bo jeżeli gdzieś tam zajmujemy pozycję, wtedy w ten tryb się przełączamy i strzelamy, to super, to, to jest fajne. No ale jak już, nie wiem, coś na nas jedzie i my również jedziemy, to powinna być możliwość oddania strzału. Chyba, że będzie taka możliwość, ale na przykład celownik będzie o wiele bardziej rozjechany. No, to by było nawet uzasadnione, szczerze mówiąc. Celownik artyleryjski zostanie poddany poprawkom, na przykład do przełączania pomiędzy widokami nie będzie potrzebny przycisk. O kurka, a co będzie potrzebne? Do przełączania między widokami nie będzie potrzebny przycisk, czyli w jaki sposób będziemy przyłączać, czym? Może nie będzie, albo automatycznie, no automatycznie to by było przerypane. Nie wiem, co tu cudują. Oj, coś cudują. Dobra. Zmiana załadowanego już rodzaju amunicji zajmie mniej czasu niż pełne przeładowanie pocisku. O, właśnie. Czyli może to o to chodziło, że będzie szybciej artyleria strzelała z poprzedniego newsa, który robiłem. Yy, I chodzi właśnie o ten czas, który jest pomiędzy przełączaniem pocisków. Ciekawe, tylko czy nie uda się tego właśnie wykorzystać tak jak mówiłem, czyli przełączanie po każdym strzale pocisku, prawda? I w ten sposób strzelanie po prostu szybsze. Smugi wystrzelonych pocisków będą teraz miały nadany kolor i będą lepiej widoczne. No, to jest dosyć fajne. To na pewno będzie fajne, będzie wiadomo, gdzie mniej więcej artyleria stoi. No, i teraz, moi drodzy, jest mega, mega ważna informacja dotycząca załogi 2.0, i tutaj jest już kilka takich dobrych konkretów, czyli zamień, zamieńcie się w słuch teraz, naprawdę. Załoga 2.0 jest prawie gotowa. Szkolenie załogi będzie teraz podzielone na poziomy, których osiąganie będzie dawało punkty perków. Ciekawie, ciekawie, muszę przyznać, robi się, jedziemy dalej. Drzewko rozwoju będzie składało się z pięciu kierunków, w których będzie można rozwijać czołg, a każdy z tych kierunków będzie jeszcze podzielony na pięć perków, w, których będzie, w, który, w które można inwestować uzyskane punkty od 1 do 10. Pozwoli to dostosować czołg do swoich upodobań. Moim zdaniem bardzo dobra zmiana bardziej taka rpg troszeczkę nawet bym powiedział, taka diablowata właśnie, czyli będziemy mieli perki i maksymalnie w te perki 10 punktów będzie wchodziło, a grając będziemy te punkty zdobywali. I teraz jest ciekawe dla mnie, czy grając na zdobywanie kolejnych punktów ładowanych w perki będzie trzeba poświęcić tyle samo czasu, Innymi słowy, mamy już załogę średnio wyszkoloną, trzy punkty w tego perka, cztery w tego perka. I czy następny punkt będzie wymagał tyle samo grania co poprzedni, czy też nie? No to jest mega istotne. Obecnie wiecie jak to jest, prawda? Jak ładujecie sobie następną umiejętność, no to ona już o wiele więcej potrzebuje niż ta poprzednia. Ciekawe, jak tu będzie to rozwiązane. Czy będzie można, na przykład. Załogę wymaksować i mieć wszystko rozwinięte na maksa. Zobaczymy. Ale to ciekawe: 5 kierunków i po 5 perków, każdy, czyli 5 razy 5, 25 wychodzi. Trochę mało, kurde. Trochę mało. Ale okej. Okay. Jest to dobre. Oznacza to większą specjalizację. Oznacza to też, że Pojazdy, które nie domagają w jakichś yy, obszarach, będzie można no, podpakować. Ciekawe tylko, ile ta, yy, ta załoga będzie dawała, tak? Dobra, jedziemy dalej. Będzie dostępny super perk dla każdego z pięciu kierunków. Aktywuje się po przydzieleniu 30 punktów do jednego z nich. Co, co, co? Będzie dostępny super perk dla każdego z kierunków. Aha, czyli w cały kierunek jak władujemy 30 punktów, czyli tak naprawdę wymaksujemy 3 perki. To wtedy nam się odblokuje ten superperk. Maksymalnie będzie można uzyskać dwa takie superperki dla swojego czołgu. Hmm. To jest ciekawe. Ciekawe też, co ten superperk będzie robił. <laughs> Dalej, łącznie będzie 75 poziomów i odpowiednio 75 punktów perków. Niemożliwe będzie odblokowanie wszystkiego dla jednej maszyny. O, ho, 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 czyli odpowiedzieli na moje pytanie. No dobra, ale to nawet może i dobrze, bo wtedy takie załogi byłyby wszystko mające, a tak jednak będzie trzeba się specjalizować. 75 punktów oznacza, że 7,5 perka będziemy mogli zrobić prawda z tych pięciu kierunków no czyli mamy 25, i z tego 7,5 zrobimy plus jeszcze dodatkowo ten super perk to nie wiadomo czy w niego też punkty będzie trzeba ładować czy on już będzie jako że tak powiem no sa, jeden i sam tylko ale jedziemy dalej bo też jest ciekawie specjalni członkowie załogi na przykład śnieżynki zostaną przekształceni w instruktorów będzie można go przypisać do załogi na, w specjalnym slocie, który dodatkowo ją wzmocni. Maksymalnie będą cztery sloty dla jednego czołgu. Czyli jest to bardzo ciekawe rozwiązanie. Normalnie będzie ten dowódca, czy tam ktoś, ta załoga nasza normalna. Będziemy ładować 75 poziomów, ale jeszcze będą cztery sloty na te śnieżynki. O ile tu dobrze widzę, dla każdego czołgu. No i one pewnie będą miały jakąś specjalną umiejętność. Nie wiem, co takie śnieżynki <laughs> mogą mieć za specjalną umiejętność. No nie wiadomo. Może Wargaming nas zaskoczyć tutaj. <laughs> Dobra, załoga będzie przeznaczona na maksymalnie trzy czołgi. Nie licząc czołgów premium. Czyli z czołgami premium się. Nie zmieni. Będzie można szkolić pewnie na każdy czołg, prawda? Ale będzie mogła jednocześnie przebywać tylko w jednej maszynie. Mhm. Mm no czyli to trzeba będzie dobrze pocyrklować. Żeby czasem się nie okazało, że chcemy grać dwoma czołgami, na które pasuje nam jedna załoga. Szósty zmysł będzie podstawową umiejętnością załogi. Ok. Nowa załoga z 75 poziomami i 75 punktami będzie w przybliżeniu odpowiadała obecnej załodze z 5 umiejętnościami perkami. E, no to wszyscy z Was, wszyscy z nas, którzy mają załogi pięcioperkowe, automatycznie będą mieli wymaksowane załogi. Trochę szkoda, bo wtedy tak nie ma za bardzo już co robić z tą załogą, tak? tak? to zawsze nam trochę tam jeszcze tych punktów rosło, a tutaj widzę, no pięcioperkowych załóg, no to troszeczkę jak ktoś gra w wota to ma, prawda? Dalej, książeczki szkoleniowe zostaną przeprojektowane dla nowej załogi, będą też dodawać doświadczenie dla załogi jako jedności, a nie dla wielu załogantów jak dotychczas. No bo nie będzie tych załogantów niby, tylko Ogólnie ten główny herst, plus te śnieżynki, tak? Jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądało. Być może te, ta załoga 2.0, no, kiedyś też będzie zmodyfikowana, i gracze będą chcieli jeszcze dalej rozwijać załogi. No, zobaczymy. Zobaczymy. W każdym razie, widzę, że kluczową sprawą dla tych załóg będzie wybranie właśnie trzech. Bardzo podobnych w stylu yy, pojazdów, tak? Bardzo podobnych, no bo nie można powiedzieć, że to będą byle jakie trzy czołgi ciężkie niemieckie do tej załogi, tak? No bo te czołgi ciężkie, na przykład niemieckie, są różne. Jeden jest szybszy, zależy nam na tym, żeby podbić, drugi jest wolniejszy, zależy nam, żeby na przykład mobilność podbić. Także to jest ciekawe. To będą załogi na bardzo podobne pojazdy. Jedziemy dalej. Nowy system wyszukiwania plutonów. Po wciśnięciu przycisku utworzy się pluton, a gracz trafi do kolejki, która wyszuka innych. Będzie też można sprawdzić, czy można dołączyć do istniejącego już plutonu. System domyślnie wybierze graczy o mniej więcej równych umiejętnościach na podstawie wewnętrznej oceny WTR. Kiedy system dobierze graczy, w garażu pojawią się czołgi dopasowanych członków Plutonu. Ciekawe, zobaczymy jak to zadziała. Starcie drużyn. System nie ulegnie dużym zmianom. Pozostanie format 7 na 7. Nieznacznie zmieni się system punktacji za bitwy. No i jeszcze jest na koniec o tym słynnym treningu na mapach. Zobaczmy, co oni tu napisali. System pozwoli graczowi załadować mapę i wypełnić na niej różne zadania. Czyli udać się do wskazanej pozycji, wykryć cele, ostrzelać je. Cele będą statycznymi modelami czołgów. Kurka, nareszcie, gdzie można o, jedy. o Tak dawno w World Thunderze to zrobili. Zrobili to dawno też w Armored Warfare i w końcu wchodzi do WOTA coś takiego. Dalej. Na początku wejście do tego trybu będzie dostępne tylko dla specjalnych czołgów, co? Będą to lżejsze maszyny do nauki gry, czołgami średnimi, lekkimi albo cięższe. Ich cele, zadania do wykonania i pozycje będą inne, a gracz w ten sposób będzie uczył się gry na mapach. Nie wiem, o co tu im chodzi. Dostępne tylko dla specjalnych czołgów. Czy to chodzi o nasze czołgi, czy tych przeciwników, do których będziemy strzelać? No kurka, niech nie robią jakieś popeliny, tylko każdym czołgiem, żeby sobie każdy mógł sprawdzić, a nie dla specjalnych czołgów. Nie wiem, o co tutaj chodzi w tym punkcie, naprawdę. Dobra, jedziemy dalej. Lista map jeszcze nie jest gotowa, ale planuje się umieścić tam wszystkie dostępne mapy. No to chyba nowocze nowoczesne, to chyba oczywiste jest, kurka, że wszystkie mapy tam powinny być. Dalej w tym trybie nie będzie można wejść, tylko pojeździć bez przydzielonego zadania. Celem jest pokazanie, jak wygląda rozgrywka na danej mapie i szkolenie gracza. No, jak nie będzie można wejść, żeby pojeździć? No, kurka, czym to się różni przydzielenie zadania od tylko pojeżdżenia? No, przecież każdy, jak będzie chciał pojeździć, to po prostu weźmie to zadanie i nie będzie tego robił, na przykład, tylko będzie co jeździł. No. Pff. Ha! Jak widzicie, moi drodzy, sporo interesujących, zwłaszcza związanych z załogą zmian. Mniej więcej teraz już wiemy, jak będzie wyglądało. Te 75 punktów bardzo interesująca sprawa, moim zdaniem. Szkoda, że zrobili ograniczenie do 75 punktów, no bo mogli zrobić na przykład, żeby te punkty powyżej 75 rosły niesamowicie powoli. I też pozostaje kolejna rzecz. Jeżeli wśród was są osoby, które mają załogi powyżej pięciu perków i naprawdę namęczyły się bardzo mocno, żeby maksować załogi i mają powyżej, no to kurde, mamy problem Houston. No bo co wtedy z tymi załogami, kurczę, że one zostaną tak jakby nie wiem, spłaszczone do tych 75 punktów. Czyli każda załoga, no ktoś może mieć na przykład, nie wiem, ze 7 perków na czołgu, tak? Jak bardzo dużo i specjalnie grał po to, żeby mieć te 7 perków, a tu nagle i tak mu zrobią załogę taką, jaka jest po 5 perkach. Także mamy też przecież różnych zało różne załogi, które mają perki zerowe, prawda? No nie wiem, co to będzie. Trzeba to po prostu poczekać. Najważniejsze, że w ogóle jakieś zmiany są, bo najgorszy moim zdaniem jest beton. Beton, jak wiecie, jak jest, to jest ciężko skruszyć. A jeżeli coś się dzieje, przynajmniej na piaskownicy, to będzie można potestować, porobić materiały, porobić streamy, pograć sobie i podyskutować na ten temat. Dobra. To tyle, mam nadzieję, że fajnie Wam się słuchało. Jeżeli chcecie jeszcze raz sobie to przeczytać, to do domina możecie wejść na stronę. Czy na rykoszecie, nie wiem, czy to jest, szczerze mówiąc. Yy, ostatnio patrzyłem, to chyba nie było. No co Wam się ta strona tak ładuje, no pany? Nie, no tak, to się nie będziemy bawić. No dobra, no to jest albo nie ma, trudno. Ha, także to tyle, moi drodzy. Żegnam się z Wami. No i dzisiaj na pewno już tego nie wrzucę bez 20.30, więc jutro będziecie mieli ten materiał na dzień dobry, a raczej tak mniej więcej w południe. Do usłyszenia, trzymajcie się, hej.